Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i z radością zapraszam na ostatnią część historii z cyklu Mysłowianie. Dziś zabiorę Was w daleką podróż, w której przyjrzymy się z bliska życiu codziennemu naszych przodków. Jesteście ciekawi, jak bardzo różni się ono od naszego? Usiądźcie zatem wygodnie i wczujcie się w klimat magii wierzeń naszych przodków. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Słowianie prowadzili bardzo zdrowy tryb życia. Ich codzienne posiłki były niezwykle pożywne i bardzo proste. Jedno z najpopularniejszych dań stanowiła rozgotowana kasza gryczana, która z różnymi sosami lub zsiadłym mlekiem nosiła nazwę bryje. Danie to było bogate w magnez, witaminy z grupy B, witaminę P oraz flawonoidy. Nasi przodkowie często jadali też kiszonki, zawierające sporą ilość witaminy C, wzmacniające odporność i korzystnie wpływające na pracę jelit. Ważnym i wartym wyróżnienia artykułem spożywczym był chleb. Podczas jego wyrabiania wymawiano słowa zaklęć i modlitw, gdyż wierzono, że ten pokarm może ulec zauroczeniu. Podczas ugniatania gospodyni pochylała się i wyrabiając ciasto, chuchała na nie, przekazując przyszłemu bochenkowi tak zwane tchnienie życia. Do momentu włożenia chleba do pieca nikomu z pozostałych domowników nie wolno było wchodzić do kuchni. Pilnowano też okien, aby wścibskie sąsiadki nie mogły przez nie zerkać na przygotowany do wypieku bochenek. Wierzono, że takie zachowanie mogło go energetycznie zanieczyścić. Własnej roboty pieczywo wyrabiane było najczęściej w soboty i trzymało świeżość nawet do 7 dni. Nasi przodkowie gustowali także w polewkach z grochu, bobu, zbóż oraz często sięgali po jaja, świeże owoce, warzywa, ryby i drób. Odświętnie natomiast zajadali się mięsem wołowym, wieprzowym, zajęczym czy dziczyzną. Napoje do posiłków słodzono miodem z braci. Słowianie chętnie pili świeże mleko, serwatkę czy maślankę, a na wszelkie dolegliwości zdrowotne zawsze sięgali po niezwykle popularny w tamtym okresie kwas chlebowy. Doceniali też wszechstronne zastosowanie czosnku, który między innymi oprócz zwalczania wszelkiego rodzaju infekcji bakteryjnych oraz wirusowych, służył łagodzeniu objawów niestrawności po zjedzeniu tłustych posiłków. Ze względu na właściwości zdrowotne używano też często najróżniejszych przetworów z cebuli oraz buraka. W leczeniu dolegliwości ważną rolę spełniały również zioła, które także dawały naszym przodkom siłę i odporność. Mowa tu o pokrzywie, perzu, łopianie, oście, lebiodzie czy kończynie zajęczej. Może warto pomyśleć o wzbogaceniu swojej diety? Ciekawe jest też to, jak mieszkali nasi przodkowie. Najczęściej były to domy z drewna o powierzchni od 16 do 64 m2. Niezwykle ważnym miejscem w chacie było palenisko, znajdujące się na skrzyżowaniu promieniowania kosmicznego, zwanego siatką globalną lub szwajcarską. Takie umiejscowienie miało na celu rozprowadzenie tej subtelnej energii po całej przestrzeni mieszkalnej. Na ścianach często wieszano narzędzia rolnicze, skóry, sieci rybackie oraz broń. Wszelkie rzeczy przechowywano najczęściej w skrzyniach. Niezbędne było też posiadanie stołu z taboretami, aby jadać wspólnie posiłki. Przestrzeń mieszkalna podzielona była na dwie części. Izbę białą, która była strefą sypialną, i izbę czarną, w której gotowano, sporządzano posiłki, organizowano spotkania w ciągu dnia oraz naprawiano sprzęty. W chatach było też wyznaczone miejsce na tzw. święty kącik, w którym znajdowała się figurka bóstwa i wianek z magicznych roślin zebranych podczas nocy kupały. Ciekawa i godna uwagi jest metoda radzenia sobie z robactwem. Nasi przodkowie tępili je mrozem. Jak? Otóż, aby pozbyć się niechcianych lokatorów, w środku zimy całe wsie rozbijały obozy w lesie, pozwalając, aby to temperatura zrobiła swoje. Natomiast do walki ze szkodnikami w domu, zamiast kotów, Słowianie wykorzystywali zdolności łasic. A jak wyglądało życie codzienne naszych przodków? Większość była rolnikami, ale zajmowali się także hodowlą, myślictwem, łowieniem ryb czy rzemieślnictwem. Jak powszechnie wiadomo, spędzali też sporo czasu na zabawie i świętowaniu. Tu warto wspomnieć o muzyce. Nietuzinkowe utwory, zwane gędźbą, Słowianie tworzyli przy pomocy różnych instrumentów – piszczałek, lutni, tamburynów, lir, grzechotek, rogów oraz bębnów. Skocznie grając, zachęcali do wspólnej zabawy. Melodie te wybrzmiewają w dzisiejszych mazurkach, krakowiakach, kujawiakach, polkach i wielu innych tańcach ludowych. To już koniec fascynującej podróży do czasów naszych przodków. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. A tymczasem żegnam się z Wami i dziękuję za uwagę. Cześć.